Rosjanka zwyzywała Ukrainkę w Szwecji. Wskazywała na jej ubiór Szwecja. Rosjanka zniszczyła ukraińską flagę. Po chwili zwyzywała młodą Ukrainkę. Jesteście śmierdzącymi faszystami. Jesteś brzydka jak małpa. Masz tanie Adidasy. Jesteś prostytutką? Zazwyczaj i tak zmywacie podłogi w moim letnim domu. Tymi słowami rosyjska nauczycielka Eugenia Karlsson zwyzywała Ukrainkę na ulicy Sztokholmu. Mieszkająca w Szwecji Ukrainka Helga Kajda zauważyła w pobliżu rosyjskiej ambasady kobietę niszczącą ukraińską flagę. Zatrzymałam się i zaczęłam robić zdjęcia. Wtedy ona podeszła do mnie i mnie zwyzywała. Włączyłam kamerę w telefonie i zapytałam, dlaczego to robi, czytamy w relacji Ukrainki zamieszczonej na Facebooku: Rosjanka, jesteście śmierdzącymi faszystami. Kobieta, która okazała się Rosjanką, na nagraniu mówi między innymi: ukraińskie symbole? Chyba faszystowskie. Jesteście brudnymi, śmierdzącymi faszystami. Dlaczego mnie nagrywasz? Głupia, ja mam 70 lat, a ty mnie nagrywasz? Denerwowała się kobieta. Jesteś brzydka jak małpa. Będziesz żałosna, biedna i brzydka przez całe życie. Masztanie Adidasy i spodnie za 150 koron. Ja mam płaszcz za 25 tysięcy. Koron, szalik i torebkę, wyliczała Rosjanka. Kobieta nazwała Ukrainkę szmatą i pytała, czy jest prostytutką. A zazwyczaj wycieracie podłogi, przyjeżdżacie wycierać podłogi w moim letnim domu. Ukraińskie kobiety są albo prostytutkami, albo wycierają podłogi, stwierdziła. Ustalono tożsamość kobiety, jak podała aktywistka Ariana Gitz z Directory -in TV International Centre for Ukraine, a także gazeta Dagensnych Heter. Kobieta nazywa Eugenia Carlson i jest nauczycielką rosyjskiego. Zobacz też: Wojna na Ukrainie. na Naddniestrze. Wołody Zelenski: Siły zbrojne gotowe na ewentualny atak. Dlaczego ludziom takim jak ta kobieta wolno mieszkać w Europie z tymi wartościami, które promują? Pyta Helga, jak poinformowała, zgłosiła sprawę na policję.